terrified like 4 minutes ago. Kibice, którzy pojawili się na meczu lubońskiego KS Fogo z Polonią Nowy Tomyśl, na pewno nie mogli narzekać na brak goli. Po dwóch remisach Luboński ustrzelił w końcu 3 punkty. Od początku meczu, jak przystało na lidera tabeli, drużyna z Lubonia była zespołem, który dyktował warunki gry. Wymowny zapewne jest fakt, iż Polonia oddała pierwszy strzał na bramkę gospodarzy dopiero w 25 minucie meczu. Optymistą, jak się okazało całkiem słusznie, był przed tym spotkaniem trener Marcin Drajer. Panie trenerze, jak tam atmosfera dzisiaj przed meczem? No na pewno jest bojowa, jesteśmy nastawieni optymistycznie do tego spotkania. No, gramy z ostatnią drużyną w tabeli, tu nie ma co ukrywać, że tylko interesują nas 3 punkty. Jeżeli to będzie jeszcze poparte dobrą grą, to będziemy wszyscy zadowoleni. Luboński od pierwszych minut zaatakował, co dało mu prowadzenie już w 16 minucie spotkania. Łukasz Kubiak popisał się celnym strzałem głową po rzucie wolnym. Gospodarze cały czas atakowali, co przyniosło kolejne trafienie w 37 minucie meczu. Na listę strzelców wpisał się Jonasz Jerzewski. Polonia w pierwszej odsłonie wykonała tylko jeden rzut rożny, gdy gospodarze wykonali ich aż 10. Nie sposób też zliczyć zmarnowanych sytuacji, po których bramkarz gości Bartosz Jóźwiak powinien wyjmować piłkę z siatki. Do końca pierwszej połowy gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Co ty chcesz? Ej, kurczę! Jest! Lider tabeli obejmuje prowadzenie w meczu 14. kolejki z Polonią Nowy Tomyśl, a strzelcem bramki numer 11 Łukasz Kubiak. Dobra, młodzi szybko wjedasz w kiełbasę i... Śpiewać. Kurde! Ja widzę, że ty... Ty to przykleiłeś, to przykleiłeś 2 razy bardziej. Brawo! Zastanawia się pół godziny. Nie mam 3. Prowadzicie 2-0, a powinno być znacznie więcej. Znacznie więcej. Jesteśmy bardzo nieskuteczni i muszę powiedzieć, że to ja jestem chyba najbardziej nieskuteczną osobą na tym boisku. Na pewno cieszę, że prowadzimy 2-0. Na pewno po tych trzech remisach prowadzimy. No, na pewno musimy wygrać ten mecz i liczę, że poprawimy skuteczność w drugiej połowie i dla tych kibiców tutaj zwyciężymy i będą mogli zobaczyć większą liczbę goli. No, powiem tylko tyle, że Polonia pierwszy strzał oddała w 25 minucie dopiero. Tak, i była to groźna sytuacja, dlatego cały czas musimy być skoncentrowani w tyłach i no cóż, no być po prostu skuteczniejsi i na pewno tutaj zdobędziemy 3 punkty. Po przerwie Luboński nastawiony był nadal na grę ofensywną, co przyniosło mu efekt w 51 minucie w postaci rzutu karnego. Skutecznym wykonawcą okazał się Mateusz Nowaczyk. 10 minut później padła 4. bramka dla zespołu Marcina Drajera. Tym razem celnym strzałem popisał się po składnej akcji Jacek Zielonka. Pomimo już drugiej połowie gospodarze mogli strzelić o wiele więcej goli, kibice doczekali się tylko jeszcze jednego trafienia. Na listę strzelców ponownie wpisał się Jacek Zielonka. Ostatecznie sobotnia potyczka zakończyła się zwycięstwem Lubońskiego nad Polonią Nowy Tomyśl 5-0. No,
Poloński KS Pogo prowadzi z Polonią Nowy Tomyśl 3-0. Strzelcem bramki z rzutu karnego Mateusz Nowaczyk, numer 3. Druga zmiana w zespole gospodarzy. Boisko opuścił Mateusz Nowaczyk, numer 3, a na placu gry z 17 Tomasz Nawrot. Panie trenerze, można powiedzieć tylko 5-0. Znaczy, tylko to też nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że Polonia będzie tutaj wychodziła na te mecze czwartoligowe i będzie przegrywała mecze po 8, po 10-0. 5-0 jak najbardziej zasłużone, wiadomo, że skuteczność i to podtrzymuje, no dzisiaj szwankowała, bo wynik mógł być dużo, dużo większy. Aczkolwiek cieszę się z tego zwycięstwa, bo jest przekonujące, zdałem sobie sprawę z jaką drużyną gramy. Ale cieszę się z tego i mam nadzieję, że będzie lepiej. No właśnie, bo przed Wami dwa trudne mecze. To są dwa takie mecze z zespołami, które są w górnej części tabeli i które liczą się cały czas w drodze do awansu. Jestem, że tak powiem, zmotywowany swoim zespołem, z grą, którą prezentują mi i na pewno idziemy tam pełni optymizmu i obiecuję grę o pełną pulę w obydwu meczach. Dziękuję ślicznie. W następnej kolejce Lubłański zmierzy się na wyjeździe zajmującym trzecie miejsce w tabeli Gromem Plebiska. Zapowiada się zatem emocjonujące spotkanie. Izabela Chodorowska, elubon.pl